Źródła inspiracji przede wszystkim czerpię z natury, z obcowania z naturą. Takim ważnym elementem jest też na pewno podróż. Mogę powiedzieć, że właściwie większość moich książek powstawało w czasie podróży, jakiejś takiej pracy ciała, która była powiązana z pracą wyobraźni. I chociaż Sprawy Ziemi to książki, które mówią o jednej małej miejscowości w okolicy Nowego Sącza, to jednak potrzebowałam właśnie podróży, więc to było ważne. Inną kwestią jest po prostu czytanie i bycie w literaturze, bycie w języku, podglądanie tego języka innych pisarzy i pisarek, poetów i poetek. Tak, były. I ja właściwie mogę powiedzieć o jednym pisarzu, może szczególnie właśnie zwrócę na niego uwagę, to Tadeusz Nowak, poeta, pisarz, który tworzył w latach 60., 70. I po raz pierwszy u Tadeusza Nowaka przeczytałam wiersze, które mówiły o wsi i mówiły o takim doświadczeniu też bycia z przyrodą wsi, ale bycia też bardzo blisko zwierząt. Właściwie teraz, kiedy mówimy o poezji współczesnej, to bardzo takim żywym wątkiem jest ekopoetyka i to, w jaki sposób poeci próbują sobie radzić i ustawiać relacje ze zwierzętami. I to jest niesamowite, że mamy książki Tadeusza Nowaka, ta książka Psalmy jest z 1980 roku i dla mnie on jest właśnie takim pierwszym poetą właściwie ekopoetycznym, który próbuje opisać zwierzęta i być przy tym empatyczny. Więc to było takie duże dla mnie odkrycie, duża inspiracja i chyba mogę powiedzieć, że właśnie dzięki niemu piszę. To bywa różnie. Najczęściej jest to jednak impuls, który jest prowokowany właśnie tym, o czym mówiłam na samym początku, czyli właśnie podróżą, przemieszczaniem się, ale bywają też takie książki, szczególnie ostatnia, Mer de Glace, to jest taka książka właściwie przy której pierwszy raz tak metodycznie bardzo pracowałam i też przy niej chyba spośród wszystkich moich książek ten proces redakcyjny był również bardzo taki skrupulatny i faktycznie przemyślany. Ale gdybym miała wybrać z tych dwóch, to na pewno Impuls, tak. To jest pytanie bardzo, bardzo trudne. Każda z tych książek jest dla mnie ważna, ale myślę, że najważniejszy jest Matecznik. To taka książka, która znalazła się w tej trylogii i jest taką książką środkową. I to jest książka, która mówi o utracie i próbuję sobie poradzić z utratą i odejściem ojca. I faktycznie to był też dla mnie duży eksperyment, ale być może jest tak, że mówię o tym, że ta książka jest dla mnie ważna, dlatego że dla czytelników jest ważna, że właśnie po tej książce miałam najwięcej takich zwrotów od czytelników, że oni się odnajdują w tej poezji i że to ich po prostu jakoś rusza, więc postawiłabym na Matecznik, tak. Tak, ja miałam dużo różnych pomysłów. Pierwszym z nich to oczywiście było zostać rolniczką i zostać na gospodarstwie moich rodziców. Bardzo lubiłam jeździć ciągnikiem.
też marzyłam o tym, żeby zostać pszczelarką, ale co dla mnie jest ciekawe, to jestem teraz w takim procesie, który być może doprowadzi mnie do tego, że znowu wrócę do pasieki, ponieważ właśnie skończyłam taki dodatkowy kurs pszczelarski, więc być może oprócz pisania będzie to pszczelarstwo, ale też chcę powiedzieć, że oczywiście jakoś tak przezornie mam też inny zawód, jestem po prostu nauczycielką akademicką, wykładam na uniwersytetach, ale na pewno nie jest to dla mnie tak pociągające jak po prostu pisanie.